A czy dzisiaj tak jakby nazwałbyś tą fotografię waszą fotografią artystyczną? Staram się nie określać fotografii. Nie, staram się nie określać, czy to jest fotografia ślubna, fotografia portretowa, artystyczna, czy reportażowa. To jest dla mnie po prostu fotografia. W sensie nie szufladkować jej. Staram się nie szufladkować, bo każde szufladkowanie prowadzi mnie do momentu, w którym blokuje się na coś, co mogłoby wprowadzić u mnie coś fajnego w fotografii. Więc jest to po prostu dla mnie fotografia. Czy był taki moment jakiegoś takiego przełomu u ciebie, że poczułeś właśnie, że teraz zaczynasz robić coś dobrego? Bo pamiętam, jak to było u mnie z fotografią, że tak jakby im więcej wiedziałem, im więcej się uczyłem, tym bardziej byłem trochę tego świadomy, ale u mnie było akurat tak, że tym bardziej mi się nie podobały moje zdjęcia. W sensie, że potrafiłem docenić czyjeś, ale nie podobały mi się moje. I tak jakby nie przyszedł do mnie taki moment, żebym sobie powiedział, że kurde, czuję, że jestem dobry. A czy ty masz takie przekonanie na dzień dzisiejszy, że to, co robisz, jest rzeczywiście dobre, czujesz to i tak jakby z taką pełną świadomością ta fotografia z ciebie wypływa? Wiesz co, mi się wydaje, że ja z jednej strony cały czas czuję, że to, co robię, jest dobre, a z drugiej strony cały czas czuję, że to jest niewystarczające i że jest pełno rozmaitych możliwości, które gdzieś tam są z boku, ja je mijam i mógłbym też z tego coś zaczerpnąć i poprowadzić to w jakąś inną stronę i też byłoby to dobre. I cały czas staram się szukać i rozwijać to, żeby to nie być w tym momencie, w którym stwierdzę, że tak, robię teraz najlepsze zdjęcia, bo wydaje mi się, że to byłby koniec dla mnie takiej fotografii, którą chciałbym się bawić, bo jakby ta droga i ten rozwój jest dla mnie jedną z takich najważniejszych części w tym. Juliusz, wniósł dużo tak jakby też zmiany jakieś takiej do waszego życia fotograficznego, Juliusz? Wiesz co, myślę, że wszystko się zmieniło, że niby to nie była duża zmiana pod względem fotograficznym, ale dodaję takiej świeżości, to po pierwsze, w tym, co robię. Robię dużo więcej takiej prywaty, tego dla siebie, co tworzę, ale też bardzo dużo mnie uczy pod względem kreatywności, odkrywania i całkiem jakichś nowych technik fotograficznych. Wow. Bo biorę od niego tą taką jego świeżość i to jego próbowanie wszystkiego, odkrywanie i przynoszę to na swoją fotografię. A tak jakby wcześniej było tego mniej, czy po prostu miało to jakiś taki inny sposób, to odkrywanie, czy dopiero właśnie teraz się bardziej jakoś to uaktywniło i pojawiło? Wcześniej też bardzo często było tak, że ja poszukiwałem, szukałem i starałem się odkrywać nowe rzeczy, ale on jakby pokazuje mi drogę. Złapałem dużo więcej takiego luzu w tym, co tworzę i w tym, że nie zawsze to musi być idealne. Mogę popełniać sobie błędy i robić to wszystko źle, po to, żeby później wynieść z tego jakąś naukę. Super, właśnie w przypadku dzieci to jest w ogóle takie mega fajne, nie? Tak, to jest takie mega magiczne, bo tak dużo się o tym mówi, ale widzisz to dopiero, jak już masz dziecko. A masz takie też wrażenie, że ludzie, z którymi współpracujecie, których fotografujecie, też dają wam taką właśnie wolność na zasadzie takiej, że są bardzo otwarci na to, co zrobicie, jakie będą tego efekty, tak jakby nie narzucając właśnie jakichś swoich oczekiwań odnośnie tego wszystkiego? Tak, tak. Właśnie, zwłaszcza wczoraj miałem fajną parę. Wszystkie nasze pary są fajne i fajnie nam pozwalają na to, żeby tworzyć w takim stylu i w takim jakby klimacie, jakim się czujemy. Ale wczoraj to było tak fajnie na sesji podkreślone, że mów nam, co mamy robić, zrobimy wszystko, bo wiemy, że to, co zrobisz, będzie twoje i będzie też zgodne z nami, bo też czujemy w podobny sposób.
No super, a właśnie tak jakby dźwięczą mi tutaj dwa słowa, które powiedziałeś. No właściwie jedno, czyli twórcze. Tak jakby wydaje mi się, że u was, u ciebie ta praca, zdjęcia, które robisz, są właśnie bardzo kreatywne i twórcze, w sensie, że one odbiegają od takiej sztampy, od tylko i wyłącznie jakiejś chęci robienia fotobłysków, tak? I tak jakby to słowo twórcze tutaj świetnie pasuje, ale też mam takie wrażenie, że właśnie ludzie bardzo mocno kupują to, jaki ty jesteś, jakie te zdjęcia są tym samym, no bo tak jakby to jest bardzo spójne i tak jakby wchodzą trochę do twojego świata. Czujesz, że to właśnie oni wchodzą do twojego świata, a niekoniecznie tak jakby ty do ich świata, będąc właśnie nawet fotografem, nie wiem, w jakichś najważniejszych chwilach ich życia? Myślę, że tak. Myślę, że tak jest właśnie, że że to jest taki mój świat, do którego ja wciągam trochę tych ludzi i opowiadam ich historię, ale to ciągle jest opowiadanie za pomocą moich oczu i mojego jakby poczucia estetyki i zmysłu fotograficznego.